Szedł starkiem, owca siedzi. Nad wyglądem swym się wiedzi. Co ja noszę na tej głowie? Może ktoś mi coś podpowie? Kucyk, świnka jej odpowie. Owca słucha jednym uchem, a gdzie indziej jest już duchem. W pogaduszki się nie wdaje, do konika się udaje. O, dzień dobry, mój koniku. Mam problemów ja bez liku, a największym, szczerze powiem, to co noszę na swej głowie. Co tu robić? Pan mi powie. Ja? Owieczko moja miła, coś ty tutaj pokręciłaś. Świnka mi tak doradziła, bym kucyka zapytała. Chyba raczej zawiązała. Co pan mówi, drogi panie? Mówię o kucyk, uczesanie. Wybacz, miły mój koniku, lecz nie noszę ja kucyków. Nic od ciebie się nie dowiem. Niezupełnie. Ja ci powiem, żebyś owca się ostrzygła. Biegnie owca więc do szczygła, bo słuchała jednym uchem, a gdzie indziej była duchem. I z daleka pokrzykuje. Ptaszku drogi, pan ratuje. Ach, to moje uczesanie. Ostrzyż mnie więc, drogi panie. Tak nie mogę przecież chodzić. Wełna mi do oczu wchodzi. Mówi pani drdy mały, przerwie owcy ptaszek mały. Powiem szczerze, nigdy szczygły nikogo nie będą strzegły. Ty fryzjera potrzebujesz, idąc do mnie, czas marnujesz. Cóż, przepraszam i dziękuję. Wiem już, kogo poszukuję. I z wizytą do fryzjera już owieczka się wybiera. Na fotelu zaraz siada, fryzjerowi tak powiada. Chciałabym wyglądać ładnie, w tej fryzurze mi szkaradnie. Czas wprowadzić jakieś zmiany, więc do dzieła, mój kochany. Chcę, by było bardzo modnie, no i przy tym też wygodnie. Fryzjer słucha jednym uchem, a gdzie indziej jest już duchem. Skoro mówi pani zmiany, no to owcą zaczynamy. I już macha nożyczkami. Zaraz kończę ja, owieczko. Pani spojrzy w lustereczko. Owca patrzy, nie dowierza. Ostrzyżona jest najeża.